najważniejszym wydarzeniem tego weekendu będzie Dzień Mamy i my z tej okazji mamy dla Was pomysł na prezent dla mamy. Może zamówicie jej wyśmienite jedzenie z serwisu na wynos. I my, uwaga, dokładamy się do tego prezentu, odejmując od każdego zamówienia 10 zł. Wystarczy w sobotę i w niedzielę użyć kodu MAMA24. A co w ten weekend dzieje się w Elblągu? Już Wam opowiadam! Mam zaszczyt zaprosić Państwa na przedpremierowy pokaz nowego Suzuki Swift. Impreza odbędzie się w ten piątek o godzinie 18, a umilać Wam ją będzie towarzystwo znanych, czołowych polskich sportowców i dziennikarzy motoryzacyjnych. Impreza odbędzie się na Żuławskiej 19 w salonie Suzuki. No tą drogę! W tę sobotę wpadajcie do Żurawca, by tam wspólnie obchodzić Dzień Dziecka. Wystąpi tam niesamowity magik, który pokaże Wam sztuczki magiczki. Do tego będzie pokaz służb mundurowych, gry i zabawy, bańki mydlane, czy też zjeżdżalnie. Impreza rozpocznie się o godzinie 9. W ten piątek w godzinach od 14 do 20.30 plac Jagiellończyka zmieni się w tętniące życiem centrum radości i wspólnego świętowania, bo odbędzie się tutaj piknik rodzinny z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Nie zabraknie tu muzyki na żywo, konkursów, eksperymentów, zajęć plastycznych czy też sportowych. A na zakończenie wystąpi zespół Big Day, znany z hitu W dzień gorącego lata. I zostajemy na placu Jagiellończyka, bo jeżeli w sobotę przyniesiecie tutaj zepsuty sprzęt, elektronikę, baterie i tak dalej w godzinach od 10 do 14, to wymienicie te graty na kwiaty. Festyn umilać będą również występy. Na scenie między innymi zobaczycie magika, ale chyba innego niż Żurawcu, chyba że zna sztuczkę ze znikaniem. W tę sobotę w godzinach od 10 do 15.30 na lodowisku Helena odbędzie się pierwszy turniej hokeja na rolkach dla dzieci. Zmierzą się drużyny z Elbląga, Gdyni, Piaseczna i Malborka. Korzystajcie, póki jeszcze wstęp jest darmowy, bo jak staną się zawodowcami, to trzeba będzie płacić. A może jest tak, że chciałbyś zrobić fajny prezent mamie, ale nie masz na niego pieniędzy, bo na przykład masz 6 lat. Mam na to rozwiązanie. Przyjdź w sobotę o godzinie 12 do biblioteki Bulaj, by stworzyć dla niej laurkę, a przy okazji pobawisz się klockami przyrodniczymi. W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Elbląg nadaje ton. Zapraszam Was serdecznie w niedzielę w godzinach od 13 do 17 na Stare Miasto, gdzie w okolicach ratusza odbędzie się przesympatyczny, radosny koncert. Wystąpi między innymi Marta Gałuszewska, która wygrała The Voice Kids. Do zobaczenia! Przemysław Garczyński stworzył wystawę pod tytułem Cechy wspólne, cechy wyjątkowe. Znajdziecie ją w Galerii L, to znaczy trudno jej nie znaleźć, bo zajmuje aż 2 piętra. Czas na drugi koncert drugiego Elbląskiego Festiwalu Organowego. Tym razem wystąpi dla Państwa Małgorzata, Trzaskalik, Wyrwa, a koncert odbędzie się w Elbląskiej Katedrze. Niezmienne natomiast jest to, że koncert odbędzie się w niedzielę o godzinie 19, a wstęp jest darmowy. Tym muzycznym akcentem żegnam się z Państwem i życzę wspaniałego weekendu. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.